Święty Alojzy Gonzaga, patron młodzieży studiującej. Święty Alojzy Gonzaga urodził się 9 marca 1568 roku w północnych Włoszech. Pochodził z zamożnej rodziny. Ponieważ był najstarszym pierworodnym synem i niezwykle bystrym dzieckiem, ojciec postanowił uczynić z niego wspaniałego żołnierza. Niech biją bębny na cześć Alojzego, syna markiza, naszego dowódcy. Alojzy, co ty tutaj robisz? Wszystko w porządku? Dlaczego wystrzeliłeś? Ten huk wystraszył naszych wrogów. Alojzy, braciszku, trzeba już wracać do domu, bo przecież wieczorem mamy odwiedzić wielkiego księcia. Zaczekaj tu na mnie. Chciałbym chociaż na chwilę wstąpić do kościoła i pomodlić się do Pana Jezusa. Panie Boże, zrobię wszystko, czego tylko ode mnie oczekujesz. Prowadź mnie i ochraniaj. Alojzy, mój synu, chciałbym porozmawiać o twojej przyszłości. Ojcze, wiem, że zawsze chcesz mojego dobra, za co dziękuję, ale w sercu czuję, że Pan Bóg wybrał mi inną drogę, życia w zakonie jezuitów. Nie, nigdy nie zgadzam się na to. Masz być moim następcą. Masz dbać o dobre imię rodziny. Jak śmiesz mi mówić, że postanowiłeś zostać jezuitą? To nie moja decyzja, tylko Boga. Bóg ma wobec mnie plany, a ja chcę służyć Jego woli. Jeszcze wrócimy do tej rozmowy. Ja zdania nie zmienię. W odróżnieniu od ojca, matkę Alojzego ucieszyło postanowienie syna. Na szczęście po kilku latach ojciec także ustąpił. Mój drogi ojcze, pozwoliłeś mi przyjąć moje powołanie. Jestem ci za to bardzo wdzięczny. Jestem pewien, że Bóg ci będzie błogosławił. Niniejszym potwierdzam, że zrzekam się wszelkich praw pierworodnego syna na rzecz Rudolfa, mojego brata. Teraz bez przeszkód mogę zostać jezuitą. Jesteś taki dobry, ale nie możesz być tutaj. To groźna choroba zakaźna. Możesz zachorować, a nawet umrzeć. Pan Jezus uczył nas, by pomagać sobie nawzajem. Dlatego chciałbym wam pomóc. Niestrudzenie i z wielkim poświęceniem Alojzy pomagał chorym, aż w końcu sam bardzo zachorował. Ach, mój Panie. Wierzę, że będę mógł kiedyś zobaczyć twoją twarz, bo całe moje życie wiernie ci służyłem. To prawda, Alojzy. Ofiarowałeś Bogu wszystkie swoje myśli, czyny i pragnienia. Jestem całkowicie pewien, że Pan przygotowuje dla ciebie miejsce w niebie. Alojzy Gonzaga zmarł, mając zaledwie 23 lata i nie zdążył ukończyć seminarium. Jego ostatnimi słowami przed śmiercią był fragment psalmu. Jak łania pragnie wody ze strumienia, tak moja dusza pragnie Ciebie, Boże. Święty Alojzy został patronem studiującej młodzieży.